Kto ogląda mnie nie od dziś, zapewne doskonale zdaje sobie sprawę, jaką sympatią darzę magiczny Brokilon i jego mieszkanki. Śmiało można stwierdzić, że to jedna z pereł północnych rejonów i istny dziewiczy rezerwat przyrody, niemalże dosłownie nietknięty ludzką ręką. Wraz z piątym dodatkiem do Gwinta do gry trafiło sporo nowych kart, w tym kilka perełek z samego Brokilonu. To co jest piękne to fakt, że za każdą taką kartą stoi jakaś historia, jakaś konkretna postać mająca swoje miejsce w świecie Wiedźmina. Dzisiejszy odcinek pragnąłbym poświęcić Hamadriadom, istnemu uosobieniu natury oraz poświęcenia. Hamadriady nie pojawiły się w sadze, ale odnosi się wrażenie, że wpasowują się idealnie w tą kulturę. No tak, ale z czym faktycznie mamy tutaj do czynienia? Driady te swój początek mają w mitologii greckiej. Ale jak część z was doskonale zapewne zdaje sobie sprawę, co u Greków, to i w Rzymie. Kontynuując jednak, w samej mitologii znane szerzej jako nimfy uosobienie przyrody, ale jak wiele różnych sił przyrody, tak wyróżniamy różne nimfy. Najczęściej kojarzone są nimfy wodne, a i taką mieliśmy okazję spotkać osobiście w Wiedźminie. Warto sobie w tym momencie wyjaśnić, iż pomimo, że Hamadriady występują w Brokilonie, to dzielą z resztą pozostałych driad jeno wygląd. W swojej naturze i bytności to nimfy leśne. Jako ciekawostkę warto również tutaj nadmienić, że same wiedźmińskie driady wzorowane były na nimfach leśnych, gdy to Andrzej Sapkowski je kreował. Tak jak nimfy wodne wiązały się na całe życie z konkretnym jeziorem czy strumieniem, tak i hamadriady tworzą taką więź ze swym drzewem, niemalże dosłownie. Taka symbioza oznacza oczywiście zapewne wspólne siły witalne i ochronę. Oczywiście z racji, iż mamy tu do czynienia ze światem fantazy i nawiązaniami do mitologii greckiej, myślę, że wybaczycie mi brak tak wydawałoby się istotnych informacji, jak to, czy hamadriady oddalały się od swych drzew, choć tutaj raczej z małą dozą pewności można wysnuć wniosek, że nie, lub też czy rodziły się wraz ze swoimi drzewami. Sam fakt, że mamy tu do czynienia z leśnymi nimfami, daje nam również do myślenia w kontekście ich nie tyle pochodzenia, co występowania, bo przed tysiącami czy setkami lat przedstawicielki tej rasy mogły zapewne występować poza samym Brokilonem, ale zmieniające się warunki środowiska zmusiły je do schronienia się w lasach prastarej puszczy. Miałoby to sens, choćby z racji, iż prawdopodobnie i same driady drzewiej występowały poza samym Brokilonem. W samej mitologii greckiej wspominano o tym, że gdy Hamadriada widziała zbliżającego się drwala, prosiła go, aby ten nie ścinał jej drzewa. W Brokilonie Hamadriady mogą doskonale dogadywać się ze swoimi bliskimi siostrami driadami, bo te znane są przecież ze swoich zwyczajów i trosk o własną puszczę. Nie wolno tam łamać czy ścinać drzew, a nie wspominając już o ogniu. Wszystko co driady robią i wytwarzają jest w pełni zgodne z ich obyczajami oraz kulturą i osobiście mam nadzieję, że taki stan rzeczy dzięki ich zajadłości pozostanie niezmieniony jeszcze przez kolejne setki lat. Życzę zarówno sobie jak i wam, abyśmy mieli również okazję udać się tam niemalże osobiście w jakimś kolejnym dużym Wiedźminie. W tym filmie to by było już na tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale.